Cześć widzowie, z tej strony Mikołaj i witam was w piątym odcinku z naszej serii z gry Clash Royale. Tak. Okej, przyznam wam się do błędu. Nie wiem po co ja sam to zrobiłem. Ale tak. I otworzyłem trzy skrzynki. I tak. Mam tego ziomka z Per Goblins. Trafiłem. Goblina zwykłego. I Goblin Bar. Czyli ten w tym. Okay. I tak. Zupgradujmy ich sobie, bo zawsze się przydadzą. Oczywiście ta seria nie będzie tylko, że będę tylko grał na online. Jest! Trzeci level. I tak. Mogę kupić kartę do mini Pekki. I ja to zrobiłem właśnie. Właśnie w tym momencie to zrobiłem. Zapgrade. 50 minut. Mini Pekka jest dobry. Za muszkietera. I dokupię, nie wiem czy... A w ogóle można dokupić kartę... Nie z tych trzech, jakim pokazują, tylko z innych? Baby Dragon. Tak więc została tak. Jedna wygrana i możemy odblokować skrzynię kod. No, jak mówiłem wcześniej, przyznam wam się do tego, że otworzyłem jedną silver chest i dwie free chesty. To te. I no i właśnie trafiłem mi w niej te rzeczy, jakie tam pokazywałem wam przed chwilą. Okej. Zagrajmy jedną arenkę na razie. No way. O, i właśnie, i to jest kilka goblinów. I to jest fajne, że to nie jest jeden goblin. Okej, mamy już... Szybko mini Pekkę bierzemy. Pekka, Pekka, Pekka. Knajta. Okej, ta rundka może być wygrana. Jest, dawaj, dawaj. Jeszcze Arcze... Nie wygraliśmy jeszcze. Jest! Wygraliśmy 3-0. I crown chest. Tak, smurf. Golden chest! Ale fajnie. Jak? O kurde, 8 godzin. Crown chest. Gold.
Games, Archers, Arrows, Goblin Spur, Fireball! Ale to była fajne! Okej, biedny jestem. Kolejną zwiastkę. Goblins. Mip. Za każdym razem zaczynam od Mipy.